Mamy koniec stycznia bieżącego roku. Wiele się wydarzyło w sprawach tej, która trwa już, może praktycznie powolutku zbieramy się do rocznicy trwania koronawirusa na terenie województwa polskiego. Mamy taki, taki pik mamy. Ten pik trwał, drodzy Państwo, generalnie w listopadzie. I jak Państwo widzicie, tak gdzieś od drugiej połowy listopada generalnie liczba dziennych zakażeń w województwie opolskim spada. Ostatni tydzień, nawet ostatnie dwa tygodnie, no to bardzo dobre informacje. No, chyba maksymalnie było 200 w ciągu jednego dnia, ale również mamy dane, które mówią o tym, że dziennie było po 40 kilka osób w województwie opolskim. No to, drodzy Państwo, to jest bardzo dobra informacja do tych właśnie ilu? Prawie 900, których było jeszcze w połowie listopada. W ciągu dwóch miesięcy, dwóch i pół miesiąca mamy znaczący spadek dziennych zakażeń koronawirusa. No tylko należy się tym cieszyć, ale nie tracić czujności. Te trzy podstawowe zasady, dystans, maseczka, dezynfekcja i wiele, wiele innych są jak najbardziej dalej obowiązujące. Jak to wygląda sam styczeń? Żebyście Państwo mieli obraz najświeższy, bardzo ładna, można powiedzieć prosta, spadająca delikatnie w dół, świadcząca o tym, że liczba zajętych łóżek w województwie polskim, w szpitalach, które jeszcze pracują w ramach systemu covidowego, ta liczba powoli, ale bardzo dobrze, że maleje. Weszliśmy w kontakt z firmami, które już obsługiwały i obsługują wszystkie szpitale. Tych spotkań było wielokrotnie. Tu Państwu przedstawiam pana dyrektora Marcina Kaczmarczyka, który jest moją prawą ręką w wszystkich sprawach organizacyjno-logistycznych, covidowych. Od tlenu, przez te odpady, przez wiele, wiele innych, które już nie będę wymieniał, bo to by czasu nam zabrakło. Wiele spotkań, czy pan dyrektor z prezesami tych firm, czy moje osobiste. Praktycznie, no nie użyję tej takich, no powiem krótko, dzięki dobrej współpracy, dzięki dobremu również ich dobrej proobywatelskiej postawie udało się wszystkie zatory śmieciowe rozładować i udrożnić. I powiedzieliśmy, że drodzy Państwo, czekamy na Waszą inicjatywę, aby takich sytuacji no, nie było na przyszłość. No i mogę tylko zdać, drodzy Państwo, że dwie potężne korporacje zajmujące się odpadami śmieci są już na bardzo mocnym, wstępnym etapie zainteresowania budowy nie spalarni, panie dyrektorze, nowoczesnych instalacji, które umożliwią nie powstawanie w przyszłości zatorów odpadowych. Ja znam te lokalizacje, nie jestem upoważniony przez te firmy, są to firmy prywatne, aby takie informacje publiczne udzielać. No nie może funkcjonować szpital bez sprzętu, a przede wszystkim bez personelu. Mamy to pod kontrolą, praktycznie nie ma tygodnia, gdzie z panem doktorem Maderą na ten temat nie rozmawiamy, ale robimy to bardzo spokojnie, bardzo rozważnie. Szpital tymczasowy ma być tym ostatnim ogniwem walki covidowej i oby tak było, jeżeli się nic oczywiście nie zmieni, więc oczywiście personel to jest podstawa. Mamy to z panem doktorem zaplanowane, jak to będziemy działać, no ale oczywiście, drodzy Państwo, no to też nikomu nie będziemy no też generalnie no brać za rękę i zmuszać do szpitala. Zachęcamy, oczywiście ja wydaję również decyzje, tak jak wydawałem od samego początku. Na razie mam, drodzy Państwo, to pod kontrolą, powtarzam jeszcze raz. Mamy to zaplanowane, mam nadzieję, że tak jak budowa szpitala, tak również jego funkcjonowanie będzie udane, ale powtarzam. Dla mnie największym sukcesem było to, gdy tam nikt nie leżał, drodzy Państwo, nikt nie leżał. Aby tam nie lądował żaden śmigłowiec, aby tam nie dojeżdżała żadna karetka, niech sobie stoi pusty. Tak, to jest moje marzenie, niech ten szpital stoi pusty i każdy inny szpital niech stoi pusty, niech wszyscy żyją w zdrowiu i w szczęściu. To jest tylko moje marzenie, więc no, gwarantuję Państwu, nie ma dnia, kilka razy dziennie, stały kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, co się dzieje w każdym szpitalu z łóżkami i tak dalej, co się dzieje, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne i oczywiście co 2-3 dni kontakt z dyrekcją szpitala tymczasowego, co się dzieje, co potrzebują, czy już zwiększamy liczbę łóżek, czy a tym samym zwiększamy liczbę personelu, więc drodzy Państwo, mamy to wszystko, no nie boję się użyć tego słowa, pod kontrolą.